Dobra. Później zagrałem w... dobrze, przyznasz warto, zagrałem wtedy dobrze jakoś nie na debiut. Nie pamiętam. OSU TV Podcast. Zna każdą mapę w OSU. Halo, halo, tutaj Beniek i witam was w kolejnej edycji OSU TV Podcastu. Wraz ze mną w studiu OSU TV. Najlepszy mieszkowiec Rzeczpospolitej, czyli Wiczku, posiadacz najbardziej pożądanego telefonu w Polsce, czyli Spider, były kapitan reprezentacji Polski, czyli Fartownik, oraz gość specjalny, czyli najbardziej nisowy z maperów w Polsce, czyli Wenix. Ale jak zawsze, zanim zaczniemy, to chciałbym podziękować wszystkim, którzy zdecydowali się wesprzeć nasz podcast, a dokładniej to Atsuki Koza, 5 zł. Jeśli również chcielibyście nas wesprzeć, to wszelkie informacje, jak to zrobić, macie zawarte w specjalnym komentarzu pod filmem. Witam was, panowie, jak samopoczucie? Chcę, że na bogatości te donaty w tym tygodniu. Tak. Na bogato? Troszkę zajęło mi ich czytanie. No dobrze, 2 tygodnie temu omawialiśmy głosowanie na najlepszą mapę roku 2017. Co tam wygrało? Hitorigoto, tak? No a dobra mapa, wiadomo. Wiadomo, tutaj takich dobrych nie będzie. I dzisiaj to będzie wiekopomna chwila. Wybierzemy naszą jedynie prawilną mapę roku, czyli mapę roku OSU TV, kurwa. Kto jest podniecony, a kto nie? Zajebiście. To się wytnie. Wszyscy się pospuszczali. To się wytnie. Dobrze. To nie będzie takie zwykłe wybieranie. Wymienimy jakoś listy map i okej, dobra, to tą wybieramy, ta jest najlepsza. Kurwa, tutaj trzeba było coś wymyślić, coś w miarę ciekawego. I jak to się będzie odbywać? 16 map, drabinka, double elimination, tak, panowie? Bo tylko takie w OSU znamy. Każdy ze stałych bywalców nominował nam po 3 mapy. Każdy wierny słuchacz na naszym Discordzie miał szansę zanominować jedną mapę, ale wiadomo, ze względu na to, że ilość map jest ograniczona, to po prostu ja, jako ten, który się najbardziej zna, wybrałem 16 najlepszych map z tej grupy. No i jedziemy z tym koksem, panowie. Nie będziemy przedłużać. Nasz pierwszy pojedynek to jest seed numer 3. Ogólnie rozstawiłem też seedy, nie wspomniałem o tym. Seed numer 3. Nato i Buki. Mapy ogólnie możecie widzieć na ekranie swoim. Skąd te mapy są wzięte, może wytłumaczysz? No powiedziałem ty. Już powiedział. No ale... Każdy po 3 dał, tak, od siebie. Tak, wydaliście po 3, czyli Krzysiu dał 3, Wiczku 3, Spider 3, no ja też 3 powiedzmy dałem. I resztę uzupełniłem, wybierając najlepsze mapy od naszych wiernych słuchaczy z Discorda. Niestety Wenik, swoja mapa nie dała rady, ale była blisko, powiem ci. Była blisko, od razu powiem, że ciekawa jest do połowy. Ten wolny part mi się podobał, a potem jest taka troszkę... Pipi. No, pipi, nie? No taka standardowa, nie? Standardowa jumpy, nie? Ale nie jest zła, nie jest zła, tak bez kitu powiem. Dobra, jeszcze raz. Numer 3 seed, Nato i Buki, i seed numer 14, Rotten Graffi, 70 cm, Shicho! No, ma dobę! Super czytane ten tytuł w ogóle. Rotten Graffi, 70 cm. W trzech językach, kurwa. Wiczku, co to jest za mapa? Może od tego 14 seeda zaczniemy, kurwa. 70 cm. 70 cm? Czyli długość twojego penisa, tak? Tak, to jest typowa alternówka, która... Nie wiem, jaką ją mam opisać. Ona się tak zawija tak przyjemnie. Nie wiem, jak... Fartownik lepiej zna mapę. Zawija się przyjemnie. No nie wiem, jak to nazwać. To jest po prostu przyjemny. Dobry alt. Tak, to jest bardzo przyjemny alternate, no. Mapa od Monstraty. Monstrata. Tak. Pierwsza, nie ostatnia. Nominował ją. Taka typowa w sumie, Monstraty. Taka typowa. W głosowaniu na najlepszą mapę roku otrzymała 465 głosów, czyli całkiem sporo jak na te mapy, które tutaj będziemy mieli okazję omówić. I mapę nam nominował Nero Integrate.
gwoli ścisłości. I druga mapa, czyli ten wyższy seed, faworyt do wygrania tego pojedynku. Nato i Buki. Krzysiu, albo Spider może. Cóż to jest? Chyba, że nie chcesz. Taka, powiem ci szczerze, raz to grałem dzisiaj i tak fajne, ale no... Ale nie fajne. Takiego... troszkę przesadzone ma jumpy momentami. Tak mówisz. Troszeczkę. Tak mówisz. Momentami nie gram takiego mappingu i ta mapa po prostu zwyczajnie mi się nie podoba, ale to jest kwestia tego, że po prostu nie gram takich mapek. Tak, to... Monstrata lepszy, no. Od razu tutaj uściślimy, że nie wszystkie mapy się będą tutaj wszystkim podobać, mimo że to są według nas najlepsze mapy. No, tak to działa. Każdemu się nie dogodzi. To może Wiczku powiedz, która mapa według ciebie jest lepsza i dlaczego? No 70 centymetrów. 70 centymetrów mówisz? 70 centymetrów po prostu się przyjemniej gra. Jest bardzo poprawnie zmapione. Pomimo tego, że spacing jest taki w zasadzie... On jest teoretycznie stały, ale w wielu miejscach są takie jumpy, które łamią spacing, a pomimo to gra się je bardzo dobrze. A e-booki no... Po prostu mnie nie urzekło, no nie wiem. To jest takie... Nie, no nie urzekło cię, no, no. Jest gorsze, jest gorsze niż Rotten Grafty, no według mnie. Dobra. Spider? Czyli 1-0, jak na razie dla tego. Dla obie upsetu. Obie ci podobają. Obie ci podobają? No, ale... W sumie nie wiem. Trzeci seed w 14, chyba źle seed rozstawiłem, kurwa. No, naprawdę, nie, serio, bo to one są takie... Obie są trochę alternowe, no wiadomo, że 70 cm dużo bardziej, ale to jest takie techniczne. Też mniej więcej powiem, jak seedy rozstawiałem, no wiadomo, jeśli powiedzmy Krzysiu, taki mini spoiler, i Wiczku dali tą samą mapę na przykład, no to wiadomo, że ją rozstawiłem wysoko, nie? Tak samo powiedzmy, jeśli ja dałem mapę, no to wiadomo, że mi się będzie podobać, to też ją dawałem wyżej, no bo wiadomo, że ja zagłosuję na nią. Tak samo starałem się mniej więcej przewidzieć, kto jak będzie głosował i tak rozstawiałem seedy i sądziłem, że e-booki ci się spodoba, Spider, bo to taka troszkę, wiesz, techniczna mapa, tak. Dlatego daj mi ją wysoko. Chyba na e-booki zagłosuję. E-booki, czyli po jeden. Krzysiu? Grałem obie, tryhardowałem obie kiedyś. E-booki kiedyś mi się nie podobało, ale zaczęło mi się podobać. Mhm. Mimo wszystko lepsze jest Monstrata, tak mi się wydaje. Monstrata, czyli 2-1. Zagłosowałem na Monstratę nawet w głosowaniu, jeśli w moim top 10 mapa się znalazła. O widzisz, to dobrze powiedziałeś. No nie mógłbym zagłosować na e-booki. Mimo, że nie dałeś jej tutaj jako jednej z trzech map, no tylko czy mogłeś dać, wiadomo jak jest, nie? Tak. No dobra. Tak. To 2-1. Bez przesady, aż taka dobra to ona nie jest, ale jest dobra. Dlatego wygra z e-booki według. 2-1 dla Monstraty, co mnie w sumie cieszy. Bo teraz ja zabiorę głos. No skoro dałem to jako seed numer 3, czyli dosyć wysoki. I mówię, zakładałem, że Spiderowi się będzie podobać, to mnie ta mapa też się bardzo podoba. I no, bardzo mnie zaskoczyła, chociaż jestem i tego samego zdania co Spider, że też niektóre jumpy moim zdaniem są przesadzone, ale zajebicie mi się ta mapa gra na przykład, nie? Początek jest taki troszkę smętny, ale potem wyjebane party wchodzą moim zdaniem i... Dla mnie zdecydowanie e-booki, chociaż Monstrata jest w porządku, no jest w porządku, ale no nie ma fajerwerków dla mnie, nie? Dlatego jest po 2 i od tego mamy tu Feniksa, po to tu jesteś, czyli takie spojrzenie mapera, wiadomo, niszowy maper, ale spojrzenie wiadomo na świat mapera. Zobaczymy, co Feniks powie o tych mapach. Najpierw powiedz, czy ci się podobają obie, czy tylko jedna na przykład. Znaczy obie są raczej okej, ale wolę Monstraty. No nie! No Wenik zrobię! Tylko mutuje go ościa, nie? No sakra! Jak mogłeś mnie rozczarować? Taki zakapior mapa, chłopie i buki, kurwa. Idź pan w chuj. Dobra. Dobrze. Nie mówię to, że taka długa nazwa w ogóle tu się, kurwa, nie mieści w doksie ledwo, kurwa. Idź pan w chuj, chłopie, nie? Będę musiał... 70 metrów, szicho. Będę musiał poprawiać doksa przez ciebie, kurwa. Zjebałeś sprawę, chłopie, na samym początku, kurwa, nie? Jeszcze na Monstratę zagłosowałeś, chłopie, koniec. Masz na drugi raz poprawić swe winy. A, jeszcze nie powiedziałem, panowie. Ogólnie taka mała, niepisana zasada. Jeśli ktoś zagłosuje przeciwko swojej mapie, to dostaje takie bonusowe punkty ode mnie, jak będziemy w tym roku robić, wiecie, podcasty z OWC do na pewniaczkach, bonusowe punkty, kurwa. Jak coś, to wiecie, jak będzie jakaś taka śliska sytuacja, to wtedy sobie przypomnę to, kurwa. A jak na moją mapę będziecie głosować, to już w ogóle, kurwa. Wiecie, nie? Na moje. Dobra. Kto w ogóle e-booki nam
nominował, to w sumie były dwie mapy od naszych wiernych słuchaczy. I booki od Celestial Spheres. Tutaj takie miłe zaskoczenie, bo tej mapy nie znałem. Bardzo mi się właśnie spodobała, jak ją grałem. Dobry gust. Niestety nie wszyscy tutaj podzielają nasze zdanie. Tylko Spiders. Na Spidera go można liczyć tutaj. Niestety, kurwa. Jesteśmy, wiesz, outnumbered Spider, nie? Nie mamy szans, nie? Musimy to jakoś przekupić, nie? Musimy ich przekupić. Dobra, next para. Seed numer 6, czyli... Mem! Gertruda! Kontra seed numer 11, Die Reflection. Może niech Phoenix tak nam tutaj powie, co mu się podoba w tych mapach, co mu się nie podoba, jako maperowi. No. To się wypowie. Spokojnie, wiem, to pierwszy raz to trochę boli, nie? Ale to spokojnie. Czekaj, dobra, zlagowało mi Discorda. No. Ale to się wytnie, ogólnie, nie? Albo nie. No, fajne. Ogólnie moim zdaniem lepsze jest Reflection. Ale tak ogólnie to dlatego, że ma fajniejszą nutę. Mapezy, fajniejsza nuta! Idź pan w chuj, gdzie fajniejszą, chłopie? Gertruda, najlepsza nuta, kurwa, stary. No. Co ty pierdolisz, kurwa? Jak można od Gertrudy, chłopie? Gertruda to jest najlepsza laska w tym zestawieniu całym, kurwa, ej. Chłopie, widziałeś jakie macyce? Kurwa. Chłopie. No. Peniu, ale ja też głosuję na Die Reflection. Nie, no, to chuj, ale chodzi o muzykę, o muzyce teraz mówimy. Gertruda zajeżdża rutajem, no to nie jest jakaś według mnie nadzwyczajna mapa. Die Reflection bardziej jest takie, nie wiem jak to nazwać, bardziej skupia się na muzyce, faktycznie. No. Starają się reprezentować to, co się dzieje w piosence, przynajmniej takie ja mam odczucie, nie? Mm-hmm. Die Reflection mi bardziej pasuje. No dobra. Czyli 2-0 dla Die Reflection. Spider, co chciałeś powiedzieć? Tylko tam, wiesz, się podniesiłem za bardzo Gertrudą. Nie byłem pewien, jaka była ta druga mapa, ale niestety też na nią głosuję. Die Reflection, tak, no bo to technik, nie? Technik. Tak. O, mapa od Mizy, tak nawiasem, Spider, to Miza dał tą mapę. A, no to widzisz. Tutaj już jest wyjaśniona sprawa, Krzysiu. A ja głosuję na Gertrudę. Na Krzysiu! Dobra, to nie ma szans, ale przynajmniej Krzysiu zyskałeś mój respekt. Gertruda to był mój pick, tak nawiasem mówiąc. Ale numer 6, no wiedziałem, że może się wam mapa nie spodobać, dlatego dałem ją jako seed numer 6, może nawet troszkę za wysoko. Lubię tą mapę, ale rozumiem, że nie wszystkim może się podobać. Podobają mi się ogólnie wolne party w tej mapie, nie? W Gertrudzie. No. Mapa jest spoko, ale nie jest jakaś nadzwyczajna, ale za to kompletnie nie podoba mi się Die Reflection, więc... Nie podobać się. Więc Gertruda wjeżdża z buta. Nie, Die Lecie. Reflection jest troszeczkę... przesadzone, jak e-booki jest momentami przesadzone, to Die Reflection ma w chuj więcej takich, moim zdaniem, przesadzonych momentów, dlatego też wolę Gertrudę, którą ogólnie też osobiście bardzo lubię. No niestety, po raz kolejny niższy seed wygrał. Przechodzi dalej. I my przechodzimy. Nie wiem, jak ty tam wyznaczałeś te seedy, ale dobra. No wiesz, a to jest Random Fest, no skąd mam wiedzieć, co się wam spodoba, co nie? Dobra, no, jedziemy dalej. Tłumaczyłem, nie? Ale to właśnie ciekawie, nie? Że wiesz, że nie zawsze najwyższy seed będzie wygrywał. No dobrze, tutaj obstawiam, że... No dobra, nie będę jeszcze mówił. Seed numer 5! Baker for a Dead Girl plus! I numer 12 seed Dreamcatcher Sleepwalking! Niech nam, Wiczku, zacznie, co to jest Sleepwalking? Mogę się nie wypowiadać. To jest od ulubionego, ulubiony maper Wilczka. Zrobił taki pojedynek, że ja mogę się w tym momencie tu być, nie wiem, dupą wypierdzić, która mapa jest lepsza. No dobra, to był jedyny taki hashtag rigged seeding. Tutaj jedynie specjalnie dałem te dwie mapy. Hashtag rigged, bo sleepwalking to jest natsu, więc nie hit. To, że ta i For a Dead Girl ma mój głos tak znacznie, tak bardzo znacznie. For a Dead Girl, mówisz, ma twój głos znacznie, dobrze, czyli 1-0 dla For a Dead Girl. To może teraz Spider nie powie? Myślę, że to oczywiste, że For a Dead Girl. Oczywiste. Sleepwalking to jest taki Resident Sleeper. Znaczy, szczerze, jest to lepsze niż większość map Natsu, ale nie. I tak ma te swoje ohydne rzeczy, więc... Nie ma czegoś takiego jak lepsza mapa Natsu. Tak, troszeczkę. Tutaj nasi wierni słuchacze nas między innymi słuchają, też Stachurski i Hotwing. Piszcie też swoją opinię na live'ie, będziemy może mówić.
Wiecie, jak będzie opinia taka dla mnie korzystna, to będę was wliczał, nie? Wtedy. I wtedy będziemy dalej. Jest, słuchajcie, jak się wam Gertruda podoba, to mówcie, to jeszcze cofnę, nie? Tu wytnę wtedy, nie? Wiecie, jak jest. Mówcie, mówcie, hej. Stachurski, dawaj. Dawaj tutaj, piszę Gertruda, kurwa. Dobra, 2-1 na Fora Dead Girl. Wenix, ratuj sytuację. Wiernego. No, kumpla mapera Natsu. Moim zdaniem ta mapa Natsu to jest tak słaba jak wszystkie mapy Natsu. No! Kurwa, no. Chuj. Ten człowiek wie co. Chuj, ale kaplica, kurwa. Myślałem, że to jakaś walka będzie, a tu nic. A tu... Jaka walka mogłaby być tutaj? No dobra. No to może się tylko skończyć do zera. O, co to za mapa jest to Fora Dead Girl, Wiczku? Jak tak ci się podoba, powiedz. Ona przede wszystkim to jest zarąbisty track ze zmiennym rytmem, który jest zmapiony tak nie wiem, znowu nie wiem jak opisywać takie tak chujowo, super techniczne gimmick mapy. Super śmieszne. Ale jest tak pięknie zmapione to, o Jezu. Aha. To się tak przyjemnie gra za każdym razem, mimo że nie potrafię ostatniego Diffa wstąć, to tak się to przyjemnie gra. A sleepwalking, no to wiesz, no to jest... No Natsu, nie? No to chodzenie we śnie, nie? Natsu. No, Krzysiu. Tak? No, kto dla ciebie? Natsu, nie? Nie, no to raczej oczywiste. No może Natsu, nie? Chociaż nie, ta mapa Natsu nie jest wcale taka zła, ale... Nie no, Krzysiu, niestety... kurwa, odzyskuje wiarę, no Krzysiu, to jest, kurwa... Potrafi wstrzymać emocje, no. Mimo, że Fora Dead Girl lubi, niestety nie? Z Baker Fora Dead Girl, no nie... No, nie ma podjazdu, no. A ja wam powiem szczerze, że mi się bardziej sleepwalking podoba. Mi się Fora Dead Girl nie podoba. A tak kto by miał Fora Dead Girl? Dobra, Beniek, no? Beniek, wyjdź, tam są drzwi. Nie, poważnie, nie? Fora Dead Girl mi się nie podoba. Mój zdanie ta mapa jest przesadzona, nie? Mówisz poważnie, jesteś niepoważny. Jak można zagłosować na mapę Natsu? No chyba żartujesz. Nie, to już abstrahując od mapy Natsu, ale Fora Dead Girl mi się nie podoba. Naprawdę, tak w sumie no nie widzę fenomenu, nie? Pewnie sam żeś ten sleepwalking wrzucił na tę listę. Nie, to nie ja, twoje bałcie. Ale nie, sleepwalking jak na Natsu jest w porządku. W sumie ja bardzo nie hejtuję Natsu, Ewiczku. Ja nie widzę, czemu tak akurat się Ewiczku Natsu nie podoba. Moim zdaniem, powiem tak, odnośnie Natsu, słuchaj, nie? Wiesz, Kary się jara, że flow, ale akurat Natsu faktycznie ma taki unikalny, fajny flow, moim zdaniem, w swoich mapach, nie? Nie wiem, czy się z Majdę zgodzisz. Tylko szkoda, że rytmu nie potrafi zrobić. Tak, dokładnie to samo. Ja na jego mapach ustawiam offset od plus 30 do minus 60, bo gość jest po prostu... Odpaliłem. Nie, to ja po prostu wchodzisz sobie w sleepwalking, czy tam sleepwalker, jakkolwiek to się nazywa, minuta 12 i no to potem, ale minuta 12 te jumpy i od razu mam takie nie chcę tego grać. Mapę nam nominował Invicius ogólnie. Panu dziękujemy. Dziękujemy. 161 głosów w głosowaniu miało sleepwalking. Jeszcze powiem, kto tam odpadł, bo zapomniałem o tamtym pojedynku. Gertruda. Ile miała głosów? W głosowaniu na mapę. Roku 78, więc dosyć mało. No i dobra, czyli zapisujemy Fora Dead Girl, cudza niespodzianka, ale sleepwalker i tak lepszy, wiadomo, nie? Wiadomo jak jest, na co najlepszy mapper, kurwa. Wejdź, to chłopie, grabi się strasznie, tutaj uważaj co mówi stary, nie? Niewiele masz szans, kurwa, jeszcze. Ostatnia szansa, stary, nie? Kolejna para, seed numer 4, Burikino Dance. I seed numer 13, Lost in a Nightmare. Spider, co to za mapa Lost in a Nightmare? Bardzo fajna i bardzo była underrated według mnie, bo miała chyba 20 głosów w tym. Gościu sobie zrobił i mapę, i piosenkę, i bardzo. Tak, najmniej ze wszystkich map, które tutaj mamy w głosowaniu, 20 głosów faktycznie. No, kontynuuj. No, jest bardzo taka i ma takie whoop party, i ma takie trochę tam jeden trójki. Strasznie przyjemnie mi się to gra. Zacznie przyjemnie ci się gra. A Burikino Dance to raczej każdy w sumie zna. Mapa z OWC, tak? Nie trzeba za bardzo przedstawiać. Małe kółka, ciekawy flow. Spider, na kogo głosujesz? Wiadomo, że Lost in Nightmare. Ale Burikino Dance jest całkiem okej. Okay. Całkiem okej, okay, mówisz, jest okej. Okay. Okej. Okay. Krzysiu? A obie mapy nie są jakieś specjalne, jak dla mnie. Mhm. I no... Średni pojedynek, żebyś wybrał, ci powiem. Średni. No, to jest taki Resident Sleeper, to musi być zapewne. Ale...
Lost in the Nightmare ma większy potencjał, jeśli chodzi o mapę, niż Burikino Dance, które jest farmą, tak w ogóle. Nie ten div! Hopie! Obie są farmą, ci. A może, no dobra, może. Do się wytnie. Czyli Lost in the Nightmare, tak? No tak. Znowu niższy seed. A nie, nie znowu. Ostatnio nie był niższy seed. VX? Moim zdaniem Lost in Nightmare jest o wiele lepsze. Swoją drogą ten ziomek, który ją zmapował, to był wtedy nowy mapek. Oj Venice, oj Venice, chłopie, ja se grabisz, kurwa. Masakra! Mój ostatni raz, jak nic jesteś, chłopie. Uważaj, co mówisz. Co, ty Beniek głosujesz na buraki? No ja tak, no to jest moja mapa, no, ja ją nominowałem. Znowu zostałeś sam, nie? Znowu zostanę sam, kurwa, no niestety, sam na placu boju. Stachurski, dawaj tam. Pisze, Burkino Dance, to wtedy liczymy twój głos jako 5 razy. Chociaż to Lost in Nightmare też, chociaż to Lost in Nightmare też jakoś mi nie urzeka nadzwyczajnie, ale no jest po prostu ciekawsze niż Buraki. Tyle. Niż Buraki mówisz, dobra. No nie, mi się Lost in Nightmare, no to jest taka poprawna mapa, ale bez rewelacji moim zdaniem ogólnie. A no dobrze, mówicie Lost in Nightmare, to po raz kolejny niższy seed przechodzi dalej. Przechodzimy teraz do drugiej części drabinki. Seed numer 2! I to jest Planet Shaper od Kameli. Seed numer 15. Gioho Tayoto Kurasite Kita! O kurde. Wiczku, przedstaw nam mapy może. To w sumie ciekawe. Albo przedstaw nam mapę tą niższy seed. Czekaj, która jest niższa? Tayo czy... Tak, Tayo. Tayo, przede wszystkim tak się spytam, może ktoś będzie tutaj się orientować. Ta piosenka to jest pod rytm 7/8? 7/8, a wiesz, że nie wiem. Wiem, że ma dziwny metronom na pewno. Ma takie dziwne metronom, jak ten zagrałem, to wydawało mi się, że to jest 7/8. Nie wiem, to jest chyba pierwsza taka mapa by była. Nie sprawdzałem, ale na pewno ma dziwny metronom. Dziwny metronom i no to jest ciekawe, bo generalnie zmapić coś takiego w osu, to jest ciekawa sprawa. Disco robi właśnie takie ciekawe rzeczy. Planet Sharper, przyjemny maraton Kameli. Kamelia, no to wiadomo, że przyjemny. Wiesz, to tylko po muzyce patrzy, nie? Kurwa, to jest katastrofa. No ja wiesz co, ja muszę się zastanowić, bo to jest... Zastanów się, dobra. No wreszcie jakiś trudny wybór. Dobra, to może Venix niech powie. Powiem ci w sumie, że trudny wybór, ale chyba jednak bardziej wolę tę mapę disco. Mapę disco? Kurwa, czyli którą do chuja? No ta z dziwnym metronom. Tak. A dobra, niższy seed. Niższy seed, czyli 1-2 zaraz znowu dla niższego seedu. Ja powiem tak, kurwa. Nie wiem, mi się ta mapa dziwnym metronom nie podoba. Nie, dla mnie to jest overmap, kurwa. Mogę głupoty gadać. Venix, ty jako mapper, tutaj niszowy. Venix. Swoją drogą ta sama osoba, która zmapowała Reflection. O widzisz. Reflection przeszło, zobaczymy, czy to też przejdzie, kurwa. Czyli dla mnie zdecydowanie Planet Shaper, który jest fajną mapą. Bardzo fajną mapą, nawet bym powiedział. To jest taki Let's Jump 2.0, tylko taki ulepszony trochę bym powiedział. Spider, zgodzisz się, czy nie ze mną? Taki więcej ma taki różnych patternów. Dokładnie, taki bardziej różnorodny Let's Jump, dlatego jest lepszy, nie? Dlatego jest lepszy, no. Taki pewnie się ktoś kierował. Chociaż moim zdaniem jest sporo niewykorzystanego potencjału w tej mapie mimo wszystko, ale to landslide dla mnie, Planet Shaper, czyli jest po jeden. Wiszku, zdecydowanie no, ja też, Planet Shaper. Planet Shaper, dobra, 2-1. Spider. Mi się, ja ogólnie pierwszy. Albo nie! Nie. Krzysiu teraz. Dobra. Krzysiu. Okay. To się wytnie. To nie jest dla mnie ciężki wybór, ale ogółem obie mapy są zajebiste. Mówisz? Lubię. Słabe seedy dałem to. Obie lubię. I. No, ja zagłosuję na Yocho, czyli mapę disco też. Z tego względu, że no. Jest bardzo unikalna. Tak. To w ogóle. Jest... No i ty ją dałeś, to jest twoja mapa. No i ja ją dałem. Cały czas mnie dusi, żeby zmienić głos, ale zostaje. To jest jedna z bardziej unikalnych. No, Wiszku, zdecyduj się, to jest powiedzieć ważny w poprzednim głos. Roku. I dodatkowo, jak napisałem swoje głosy top 10 najlepszych map na Twitter, to
ten zespół, oficjalny profil na Twitterze tego zespołu, polubił mojego tweeta. Co ty gadasz? O kurwa. Tak. Zmieniam głos. Nie, no, żartuję. I dlatego głosuję na tą mapę. Tylko dlatego. Przekupiony. Ej, to chuj, to ona musi wygrać, ty. No raczej. Musi wygrać. I Spider. Decydujący głos, jest po dwa. Ogólnie wczoraj zagrałem pierwszy raz tę mapę i naprawdę jest zajebista. Ale mimo pamiętaj, co mówiłem, serce... o tym wiesz, pamiętaj, co mówiłem. Ale nie, mimo wszystko dalej preferuję takie wolne, techniczne mapy i Planet Shaper, plus muzyka jest zajebista, więc Planet Shaper. Tak, Planet Shaper. Prawidłowo. Zobaczymy, ile osób głosowało na tą przegraną mapę. 137? No tak. Średnio jak na te wszystkie mapy, czyli twoja mapa, Krzysiu, spada do drabinki przegranych. Chuj wam w dupy. Niestety. Wreszcie no wyższy seed. Ale... wyższy seed, no, seed numer 2. To byłaby totalna niespodzianka, kurwa. Boli cię, mówisz, Wiczku. Zobaczymy, czy tu cię nie zaboli, słuchaj. Kolejne mapy. Seed numer 7. Merami Pop, Secret Desire, Dice Remix, by Hollowings. I kolejny seed, 10. Baby Metal, The One. Fajny halo. To może niech zacznie Krzysiu. Ja. Albo nie, Venix. Mapę Hollowingsa omówił. Znaczy najpierw. Tak ogólnie to ta mapa Skystara to jest copy-paste od innych maperów. To Hollowings jest jakiś Skystar, chłop, ty pierdolisz. Nie, głównie od Ruruchiego. To jest Hollowings, chłopie. Twoja stara, nie Ruruchi, co ty gadasz? To jest Hollowings, kurwa, Wiczku, potwierdź jej. Gdzie ty tam Rotaja widzisz? Ale i tak jest najlepszą mapą. No dobra. Czyli głosujesz na Secret Desire, tak? No. To może niech nam... Wiczku już niech będzie. Niech nam może omówi te dwie mapy najpierw. Najpierw od The One ich zacznie. Secret od The One. No The One jest... The One ma takie swoje momenty nudne, bo musi się rozkręcić dopiero na tych szybszych partach, więc jest dużo tych slow partów. I na tym teoretycznie szybszym partie, no to jest przyjemna mapa, tylko no, nie wiem, coś po prostu sprawia, że zagrałem ją raz i już nie tykałem jej więcej. Coś się zepsuło. Coś się zjebało. Jest przyjemna, ale po prostu nie urzeka, żeby do niej wrócić. A do Merami Pop to wracam non-stop. Wiesz, pomimo, że znaczy nie mam na niej FC jeszcze, ale nawet jakbym miał, to cały czas bym do tego wracał. To jest taka mapka, która po prostu mi się podoba, która jest fajnie zmapiona, która uważam, że ma unikalny właśnie styl, a nie jakiś Rutaju, coś tam mówiłeś. No Hollowings, jak nic, ale to jest... Hollowings, twoja stara, nie Hollowings. To jest Hollowings. Mój głos ma Secret Desire, tyle. Secret Desire, dobra, czyli 2-0, może Spider teraz? The One jest spoko. Ale właśnie no, jakoś bardzo nie urzekło. Spider to fan Hollowingsa, ja wiem, nie? Skystar Wings to... Akurat ta mapa nie podoba mi się tak bardzo, ale i tak to jest Skystar, a ja bardzo lubię Skystar mapy. Jednak Hollowings wygra, to zwątpię, kurwa, panowie, no bez przesady. No nie bało bardzo! Secret Desire. Głosuję. Secret Desire, dobra, to jest formalność. No kurwa, nie, no ja nie będę na Hollowingsa głosował, pojebało was? No kurwa, nie, Wiczku, no tracę respekt, chłopie, tracę respekt. Nie wiem, Beńku, gdzie ty tu widzisz Hollowingsa, ale... Tracę respekt, chłopie, jakbym wrzucił Hollowings, to byś mówił, że mapa chujowa, stary, w nazwę, ty. Gwarantuję ci, nie? Nie, tak bez kitu, no. Mapa ma... Myślałem, że to będzie taki Hollowings, kurwa, taki dobry Hollowings na początku, ale potem, no to kurwa, nie, no to się robi taki Saigon, że ja pierdolę w tej mapie. Taki Hollowings się robi, Wiczku, nie? No offense. Tak, nie. Tak uważam. Hansom przesadza jeszcze bardziej. Nie grałeś na Phantom. No to, że przesadza jeszcze bardziej, to nie znaczy, że jest dobre. Ale, no, nie, ale nie mówiąc już o tym, co odwala Hollowings, ty porównujesz Virtuoza do nie wiem. Nie wiem, jak to można jeszcze porównać. No to Chopin i Mozart, nie? No to kumple dwa. Nie. Dobra. The One, no spoko mapka. W sumie tak pozytywnie mnie zaskoczyła, jak grałem. Powiem wam. Taka ciekawa, troszeczkę spacing mi nie pasuje, jak to w większości tych nowych map, kurwa. Trzeba zajebać konkretne jumpy, bo inaczej to wiadomo, że mapa się nie nadaje na nowy mapping. Także mój głos mimo wszystko idzie na The One, bo na Hollowingsa nie będę głosował. Krzysiu. The One jest fajną mapą. Tak, bardzo fajną mapą. Mi się podoba. Jak na Baby Meta jest, kurwa, zajebista, stary, nie?
Jest bardzo underrated, ale... Tylko ta muza jest taka, kurwa, łamany w angielskim, nie? Mi się podoba. Znaczy jest złowa, ale śmieszne. No chyba najlepsza piosenka Baby Metal, jaka jest. Jak Baby Metal, to wyjebana, no. No, to się zgadza, nie? Nie ma lepszej, nie ma lepszego Baby Metalu, ale jednak, no... Secret Desire. Mimo, że nie byłoby ciężko wygrać Secret Desire. Sekretne pragnienie, mówisz, masz, Chrysiu. Według mnie, po prostu mapa The One nie jest aż tak dobra, żeby wygrać Secret Desire. Mimo, że Secret Desire nie jest aż tak dobrą mapą. Według mnie jest overrated bardzo. Nie no, Krzysiu, to najlepszy tu jest. Krzysiu, to kurwa, nie. To jest profesjonalista jednak. Profesjonalista, i mam Krzysiu. Nadzieję, że ta mapa w którymś momencie odpadnie. A... Tak! Kurwa, musi! Wiem, że wszyscy będą na nią głosować, bo się tak spuszczają na to. Krzysiu, Veno, jak powiesz, że teraz The One, to stary twój głos jako 3 razy liczę. I Krzysiu, Krzysiu już się wypowiedział. Krzysiu, za tobą masz drzwi, możesz wyjść. Secret Desire mimo wszystko wygrywa ten pojedynek. Krzysiu, idziemy do tego lepszego klubu, kurwa. Do penthouse'u idziemy, zostawiamy ich tu w tym studiu, chłopie obleśnym. Zostawiamy ich. Dobra, Vera, ale jak głosuję na Secret Desire. Dobra, wiem, jak będzie. The One spada do drabinki przegranych. Niestety. Kolejna para, kto w ogóle nam tutaj The One dał, zobaczymy, od Rarena. To była mapka od wiernego słuchacza. 194 głosy w głosowaniu tym oficjalnym. No, całkiem wynik. Chociaż jak na Baby Meta to może nie wiem. Dobra, tutaj... W seedach nas teraz czeka najbardziej wyrównany pojedynek. Seed numer 8. Air Forest, może Wiczku zagłosuje, bo dobra muzyka. Altros kontra Dolchadas. Takie dwie w miarę standardowe mapki. Krzysiu, co o nich powiesz? Ja? Altros jest bardzo zwykłą mapą. Zwykłą? No, ten div, który daliście, jest... Wygląda jak bardzo standardowa mapa. Nie wiem, co jest w niej takiego dobrego. Dlatego po prostu zagłosuję na Dolchadas, które jest zajebiste i nic więcej nie powiem. Nic więcej nie powiem. No. Krzysiu, Wiczu, znaczy się. Dolchadas w sumie, nie licząc z tego, że ma zmienny rytm, w sumie też jest dosyć standardowe. No, nie? On to no nie jest jakaś mapa... Jakoś... To są takie pojedynek dwóch standardowych map, nie? Można powiedzieć. Dlatego takie seedy. Nie wiedziałem, gdzie umieścić. Nie jest stricte standardową mapą, ale taki mapping jest taki, faktycznie można powiedzieć, że standardowy. Mapping jest standardowy, ale no. Sama w sobie piosenka powoduje to, że mapa już nie jest standardowa. Mapa jest ciekawa. No i też zagłosuję na Dolchadas. Ale no, Altros... Gdzieś tam trochę mnie to boli, że nie mogę, ale dobra. Jak to nie możesz, chłopie? Możesz! 1.40 gościu zwykłe możesz. Mapy, no raczej nie ma się. Nie mogę zagłosować jak Dolchadas jest akurat naprzeciwko. Jakbyś dał na przykład Atros i nie wiem, Buraki no Dance albo jakieś inne coś, albo na przykład Sleepwalking XD. I Buki. To wtedy bym po prostu krzyczał Atros, ale no. Dobra, dobra. Wenik za tą sytuację? No, daj ogólnie szansę. To jest mapa od Ruruciego, która się nazywa Dolchadas i od niej jest przekopiowane dużo patternów na właśnie Secret Desire. No i chuj w to! Ale co do ogólnie map, to Dolchadas jest lepsze. Ruruciego nie lubimy, to gówno mapy, chłopie, nie? To gorszy niż Halloween, nie? No, bez przesady, ale wiadomo, nie? Dobra, Dolchadas mówisz. Spider? Ten Altros jest całkiem spoko. I rzeczywiście obie są dosyć takie... Normalne, ale Dolchadas lepiej się gra. Przynajmniej. Dolchadas. Dobra, to powiem od razu. A to jest moja mapa? Ale taka. No nie, chciałem dać 3 i tak, no ja za dużo nie grałem map w tym roku, więc. Dałem Altros, który jest w porządku, moim zdaniem. Dolchadas też jest w porządku. I ja teraz zagłosuję przeciwko swojej mapie, mimo wszystko. Tak, też minimalnie. Tak troszkę jak Wiczku bym powiedział. Daj co pierdolony. Tak troszkę jak Wiczku bym powiedział, nie? Ale Altros mi się podoba, zwłaszcza te wolne party mi się podobają, nie? Na Altros nie wiem, czy się Wiczku zgodzisz. Czy ja wiem? No takie fajne są, przyjemne. Dobra, czyli Dolchadas. Dolchadas. Najlepszy, kurwa! Mapa tygodnia, chłopie. Każdy się zgodzi. Największy specjalista jestem. Wy to tam, kurwa, chuja wiecie, nie? Dolchadas, już 0 moich map jest, nie? Zobaczymy jeszcze Altros, ile miał głosów. Altros. Jakie 0? Zarpinka przegranych. No tak. 69 głosów Altros, kurwa. Wiecie? 69 głosów nie zagłosował nikt, kurwa. Od nas. No i ostatnia para nam została. Seed numer 16. Vinxis Take oraz seed numer 1.
Amazing Break. Spider, przedstaw nam mapy. Ale pojedynek. O nie. Przedstaw nam mapy. No, Amazing Break, no to jest Monstrata, chyba, nie wiem czy to nie jest... No Monstrata to gówniak, kopy, nie. Taki alternate. Gówniak Monstrata stali, nie? Że Monstrata nie może nie grać chyba. Nie pierwszy, ale... O nie. A Take to jest taki, no, w sumie... Przeplatanka takiego typical dynyby i ten... A, i tak trochę... Take jest super mapą, tylko że Amazing Break jest po prostu znacznie lepsze. Super mapa Take. Take'a nam Marcel nominował, więc słuchasz? Jeszcze w końcu. No Amazing Break, no co ja mogę zrobić? No to jest oczywisty zwycięzca, tylko szkoda mi Take. Szkoda mi. Nie ma, słaby seed dałem znowu, według ciebie. Bardzo słaby. Mogłeś dać na Sleepwalking. Sleepwalking specjalnie daję, żeby było z tym. Sleepwalking to jest tylko i wyłącznie po to, żeby przegrać od razu dwa razy i tyle, nie? Znaczy w sumie chciałem dać na początku Sleepwalking na 16, a potem zmieniłem zdanie tak z dupy. Tak żeby jakiekolwiek szanse były, więc... nie? Dobra, czyli Spider? No. Też mu strata. Nie, jakoś ten Take aż tak mi się nie podoba. Taki... Okej, może nie być. Wiem, no mnie tak samo, dlatego... Mnie nudził. Mnie tak samo, no jest tak, to jest taka, dla mnie to jest przeciętna mapa ogólnie. Bez rewelacji. Ma bardzo mało momentów, które mi się podobają. Dlatego ma seed 16. I głosuję też na Amazing Breaka. Czyli formalność, Krzysiu. Słucham. Na kogo głosujesz? Na co? No to jest raczej oczywiste na co. Chociaż Wings i Steak. Nie jest jakąś super mapą. Dopiero się zaczyna ta mapa, jak wjeżdża dubstep. Jak dla mnie. Zresztą i tak ten dubstepowy part też nie jest jakiś super przez te wolne slidery. No i głosuję na Amazing Break. No. To jest raczej oczywiste. Ta oczywista formalność. Oczywista oczywistość. Amazing Break. Wenix, powiedz nam, co takiego fajnego jest w tym w jednej i drugiej mapie. Ty jako tutaj, wiesz, niszowy mapper. Znaczy moim zdaniem obydwie mapy są ok, ale... Amazing Break ma lepszy rytm, moim zdaniem. Lepsze BPM, no tak, nie? Zgadza się. W ogóle... Lepszy BPM. No, lepszy rytm, w ogóle zupełnie inne piosenki, nie? No lepszy BPM ma, nie? Krzysiu, tak? Ma lepszy background. Kurwa. Lepszy background ma. Lepszy background. Głosujemy na Amazing Breaka. Dobra, tu nie ma o czym gadać. Amazing Break, Take spada do drabinki przegranych. No i co, ta drabinka przegranych, tak? Tak. No to dawaj, ruchy. No pojebała taka drabinka przegranych. Kurwa maj, pojebała to jest trąco drabinką przegranych. No nie ma żadnej drabinki przegranych. Spadła. Nie ma żadnej drabinki, pochuj nam drabinka przegranych, kurwa, to jest bez sensu. To jest niepotrzebne. Moja mapa spadła do drabinki przegranych. Kruszymy beton, kurwa, kruszymy beton. Ej, to ja zmieniam zdanie, jednak to Jojo było lepsze od Kameli. No, Beniek, nie. Rest in peace. Dobra, już zostaw to, rest in peace. Yeah. Take 44 głosy, prawie najmniej z tych wszystkich tych map. No, lecimy dalej. Teraz mamy 14 seed, taki pojedynek dwóch najniższych seedów w tym momencie chyba prawie. Kolejna mapa od Monstraty, tak? To 70 cm kontra Die Reflection i może zacznę ja teraz. Teraz się zacznie myślenie, kurwa, co to jest lepsze? Dla mnie Die Reflection, powiem wam. No nie wiem, no, ten Monstrata to jest moja standardowa mapka, Die Reflection to jest taki no... Trochę przesadzony technik, ale jednak technik, nie? Trochę przesadzony i przez to nie zagłosuję na Day Reflection, bo po prostu... Przesadzony jest, no. Rotten Graft jest bardzo poprawnie zmapiony. Czekaj, a z czym się bił? Wygrywa 70 cm bije się z Day Reflection. Ale z czym się bił wcześniej 70 cm? Z e-booki. Z e-booki. Aha, no tak, faktycznie. Dla mnie Die Reflection jest gorszą mapą niż e-booki ogólnie, ale no mimo wszystko lepszą niż... Monstrata. 70 cm to dosyć trudne pojedynki dostaje, no ale 70 cm na razie głosuję no, cały czas. No, taki los niskiego seeda, kurwa, niestety. Mamy po jeden. W końcu jakiś zacięty pojedynek. Wenix, kurwa. Ratuj sytuację. No, moim zdaniem pomimo tego wszystkiego to i tak Reflection lepsze. No w końcu, chłopie, żeś właściwie zagłosował, kurwa. Zajęło ci, chłopie, 8 pojedynków, żeby właściwie zagłosować, kurwa, nie? Dlaczego? Dawaj, tu jako mapę, ty jesteś maperem takim, wiesz?
samozwańczym dobrym, to musisz nam tu powiedzieć dlaczego, tak wiesz? Od strony maperskiej nam przedstawiał. My jesteśmy graczami, kuwa, zwłaszcza ja, nie? Ja tu się nie zwłaszcza znam. Zwłaszcza fartowni. Ja się nie znam, tu chłopaki potwierdzą, nie? Zwłaszcza Krzysiu. No Krzysiu to jest tam niszowy maper, nie? Mów Wenix. Znaczy, po prostu bardziej mi się podoba ta mapa. Znaczy, obydwie są okej, ale to jest fajniejsze moim zdaniem. No dobra, to żeś nam powiedział, niech będzie. Profesjonalne podejście. Professional mapping. 2-1. Dlaczego jeszcze raz? Co ty powiedziałeś? Die Reflection, tak? No, dobra, 2-1. Spider? Ja powiem gościu. Dobra, no niech jest nie, warto, no. Gościu, 70-centymetrowe okno. Dragon Ball Super. Dragon Ball! Ultra Instinct, rozumiesz to? Ultra kurwa? Instinct. Ultra Instinct. I nic więcej nie trzeba mówić, kurwa. No tak, trochę se grabimy w sumie fanów Dragon Balla, kurwa. Tutaj połowa, kurwa, słuchaczy podcastu przestanie istnieć, nie wiadomo jak jest. Wiadomo jak jest. Czyli mamy po 2! I Spider! Decydujący głos należy do ciebie. O nie! Co tam mówisz? Czemu Spider ma decydujący głos w tym momencie? Nie. Spider, nie spierdol tego. Die Reflection jest... Spider, nie, pamiętaj kto tu jest hostem! Spoko. Ja już trzymam, chłopie, przycisk, kurwa, wiesz. Trzymam. Ale nie, dobra, nie, cicho. Ja cicho, ja powiem wam tak. Nie, ja wierzę w Spidera, że podejmie do... Okej. Jednak odblokowuje przycisk po raz kolejny. Spider, daje ci ostatnią szansę, kurwa. Tam Miza słucha tego, chłopie, nie? Miza cię prześwieci. Nie, no ja jestem, ja lubię alternaty, więc wiesz... Nie. A Die Reflection to nie, spoko, no bo okej. To ma takie niektóre te paterny, że tak trochę... No ma, nie? No to zgadza się, nie? No, nie, wolę jednak tego nieprzesadzonego, przynajmniej nie aż tak bardzo i nie wiem, jakoś lepiej mi się to gra. Jej! Niestety, czyli... Miza, twoja to mapa poległa w boju, tak jak i wszystkie moje. Twoja trochę dłużej wytrzymała. Jesteś mi chujowi, kurwa. Ale jestem bardziej chujowy. 447 głosów, dosyć sporo w tym oficjalnym głosowaniu, czyli 70 cm przechodzi dalej ku mojemu zdziwieniu, niech będzie. Prześlizgnęło się przez 70-centymetrowe okno i tyle. Tak, też w sumie chyba 3-2 z e-booki było, tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak. Dwa razy 3-2, czyli niezbyt pewne zwycięstwo. Są go tutaj w boju, walczy, staje się silniejszy. Tak, z komórczakiem teraz wygrał są go, kurwa. Zobaczymy, czy z Bubu sobie poradzi, kurwa. Pierwszy pojedynek z Frezerem, tak? Dobra, kolejny pojedynek. No, to może być ciekawie. Seed numer 13, Lost in Nightmare kontra For a Dead Girl. Zaczniemy od Wenixa teraz. Wenix, dawaj tutaj maperze. Mów nam, od maperskiej strony, która mapa według ciebie jest lepsza? Wenix no, tutaj jest adminem Discorda Mapping Community Polskiego, dla tych, co to nie wiedzą. To jest cięższy wybór, bo... piekarz, od razu. Wenix? Znaczy, mi się bardziej podoba Lost in Nightmare, ale chyba lepsza jest mapa Handsoma. Mapa Handsoma. Więc głosuję na For a Dead Girl. No piekarz, no oczywiście, że piekarz. No to kurwa, w końcu na co głosujesz? Jeszcze raz, ty. Mówisz, no, że mapa Handsoma lepsza? Handsoma. No dobra, ja usłyszałem, never mind. Dobra, 1-0 dla Lost in Nightmare. Krzysiu. Co? Czekaj. Aha, dobra, bo od Handsoma jest Lost in Nightmare. O nie! Handsome Muscle versus Handsome. Handsome Muscle. No niestety, no. Handsome Muscle, prawda, przystojne mięśnie. To nie przystojny mięśnie! Nie wystarczy na ogólne bycie przystojnym. No nie ma, w ogóle wiesz, że mały penis, nie jak duże mięśnie, no wiadomo, nie? Krzysiu, tak? No tak, więc no niestety mapa dla martwej dziewczynki z plusem musi zwyciężyć, no. To jeszcze nie jest moment, w którym ta mapa może odpaść, no. Nie na taką piekarz, mapę. Piekarz dla martwej dziewczynki z plusem, nie. Dobra, piekarz. 2-1, Wiczku, mówisz. Czyli do Lost in Nightmare ci się nie podobało, czy jakby nie pamiętam? No, ta mapa jest taka, nie wiem... A, przeciętna, no to... Jest zmapiona ciekawie, w sensie ma ciekawą piosenkę, ale to jest Handsome i po prostu... nie podoba mi się tak do końca, no. To nie jest Handsome. Nie, to jest Handsome, a to są dwie inne... To jest mięsień.
To jest, tak. Ktoś mówił, że to jest Hanzo. To jest Hanzo muscle. Hanzo mięsień, chłopie. Co? To ja myślałem, że to jest zwykły Hanzo. Nie. No, Maker to jest zwykły Hanzo. A to Hanzo muscle zrobił sobie piosenkę Hanzo muscle i... No. I zmapił, aha. No, on sam zrobił ten... No nie, ale mimo wszystko. Myślę, że to mapa Hanzoma, ale to mimo wszystko, to nie jest Hanzoma, ale mimo wszystko coś jest. To chłopie respekt, jak sam zrobił muzeum i sam zmapił, to Wiczku głosuj na Lost in Nightmare, chłopie. No jak Vinxis. No ja w ogóle For a Dead Girl, to jest Hanzom, legitny. Dobra. To Spider, na co ty głosujesz? 2-1 dla piekarza. Aż tak mnie nie urzekł ten piekarz, a Lost in Nightmare bardzo mi się podoba jakoś, więc muskla wolę. No to w końcu ode mnie zależy, ja jestem panem i władcą losu, kurwa, tych map. Uuu, panowie, podoba mi się, kurwa, to co widzę. Podoba mi się to, co widzę, Spider. Jak, przecież ktoś ma 3 głosy, pojebało się? Jak to 3? Co ty pierdolisz? Co ty gadasz? 2-2 jest, no, ty. No, w sumie chyba nie bardzo. Przecież Phoenix powiedział i Wilczku i ja. Powiedział, że For Dead Girl. Nieprawda, Phoenix powiedział Hanzo Muscle, kurwa. Nie. Phoenix, przemyśl sprawę. Ja tam to wytnę, chłopie. Przemyśl sprawę, kurwa. Ratuję sytuację. Dobra, dobra. Kurwa. To zagłosowałem na Hanzoma, ale głosuję na Hanzo Muscle, żeby były większe. No widzisz! Widzisz, tak! Nie zostawiaj Bańkowi wyboru. Tak, nie rób tego. No, ja szczerze, mimo że jestem za Hanzo Muscle, to nie zostawił wyboru. Zobacz, jesteś pojebany, chłopie. Przeciwko swojej mapie jest, kurwa, nie? Ty. Ale nie, no to takie wymienianie głosów, to tak, wiesz... Nie, no dobra, Wenik, to ostateczna decyzja, nie będziemy tu bardzo manipulować, kurwa. Chociaż to, wiesz, to już mogę na tego Bakera zagłosować, skoro tak, no. No dobra, niech jest Baker. Uff. Czyli mój Hanzo Muscle. No ogólnie obie mapy mi się bardzo nie podobają. No For a Dead Girl mi się nie podoba. Lost in Nightmare jest przeciętny. Niestety, Spider, twoja mapa poległa w bojach. Kolejna, która poległa. Ile głosów na to było? A 20 już mówiliśmy, 20, w sumie. Tak. Już mówiliśmy, tak. Niestety. Piekarz przechodzi dalej, wyższy seed się ostał. Przechodzimy do kolejnego pojedynku bitmap. No, tu będzie ciekawie. Tu musi być ciekawie w chuj, kurwa. Chyba najciekawiej. Seed numer 2. Kamelia. Wiczku, pamiętaj, Kamelia. Planet Kamelia. Shape, planet, chłopie, 2/Shaper, kurwa. Kontra... Shaper. Kontra Hollow Wings. Secret Desire. Seed numer 7. Wilczku, pomyśl, pamiętaj, która muzyka jest lepsza. Pamiętaj. No ni! No. O, pamiętaj. Nie, no Secret Desire, no. No przemyśl sprawę, ja to wytnę. Przemyślam sprawę, Secret Desire, no. Secret Desire, dobra, 1-0. Merami Popek, no ta mapa jest po prostu cudowna. Merami Planet Shaper jest... Popuś, kurwa. Planet Shaper jest ładną mapą, ale dupy nie urywa, no. A no chopie, bo Secret Desire mi się tu nie zmieści, to dwie długie nazwy będą, nie? Przewidziałem, takie długie nazwy będą w drabince, kurwa. Dobra, czyli jeden głos dla Hollowingsa. Spider. Na kogo głosujesz? Nie wiadomo, że Planet Shaper, bo... Secret Desire, mimo że jest fajny, to no mimo to wszystko size, to jest chłopie. 2017 czy 18, kto zrobi dłuższe slidery na całe. O, Spider powiedział prawdę, niestety Wiczku. Niestety Wiczku, muszę się zgodzić ze Spiderem. Nie no, weźcie. Spider dobrze prawie, to jest Hollow Wings, mówię ci chłopie, prześpij się z sytuacją. No ze wszystkim, ale nie z Planet Shaperem. Odejdź od komputera, połóż się na chwilę w łóżku, zamknij oczy, policz do 10 i mówię ci... Wstaniesz i powiesz Planet Shaper. Kamelia, pamiętaj, nie mówię ci. Dobra, czekaj. Hipnoza! Czekajcie, hipnoza one on one. Hipnoza w Google wpisuję, zaraz go tam zmanipulujemy, kurwa. Idę to testować, dałem się na Voice'a, poczekaj, muszę się położyć. Nie może Hollow Wings przejść dalej, kurwa, ej, bez jaj, nie. Bez przesady. No ale dobra. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Planet, staję, Planet Shaper. Się do biurka. Wiczku, jeszcze raz pytam. Pierwszy raz. Jeszcze raz przypomnij mi, jaki jest ten pojedynek? Kamelia, Planet Shaper kontra tam wiesz. Gertruda, nie? Gertruda. A nie, dobra, kontra Sleepwalking! Planet Shaper i Sleepwalking! Nie, Merami Popek, Secret Desire, no, proszę. Ale to nie te mapy, chłopie, to nie ten pojedynek. Dobra,
Czyli Spider Planet Shaper, tak? Tak. Mówisz? Zdecydowanie Planet Shaper. To teraz Krzysiu. Kurwa, no mam no. dylemat, bo mógłbym wyrzucić no. w tym momencie Secret Desire własnoręcznie. Tak, no. I zmniejszyć konkurencję. Ten jebany w dupę slider. Zabiłbym ten slider, kurwa, ten jeden, co idzie w drugą stronę nagle. Tyle razy na nim zmisowałem, ale... To ma pani zasługuje, żeby przegrać z Planet Shaperem, mimo no że... No właśnie! Planet Shaper ci nie podobasz, tak? Farto? Aż tak nie, no, bez przesady. Secret Desire wciąż jest lepszy. Znaczy, Planet Shaper... Ale Planet Shaper dojdzie. Słaba czy dobra mapa, Krzysiu? Co? Planet Shaper dobra mapa czy słaba? Pamiętam, oczywiście, mówi. Że dobra, ale dobra nie aż tak dobra, żeby wygrać Secret Desire, no. Spokojnie, Secret Desire jeszcze trafi na równorzędnego przeciwnika i zostanie wypierdolony. I wygra. Teatralnie. Dlatego głosuję na razie na Secret Desire. Kto ma decydujący głos? Venix. To ja głosuję na Secret Desire. Tak! Nie, Venix. No chłopie, to ostatni raz, tu jesteś gościa specjalnego nie dostaniesz, to ci gwarantuję, chłopie, nie? Nie ma szans! Jak może Planet Shaper przegrać z takim gównem? Ja po prostu nie mam pojęcia, kurwa. Taka wyjebana mapa, Spider, no to jest, chłopie, blasfemy. Blasfemy, Spider, weno im coś zrób, chłopie. Ty to największa masa jesteś, kurwa, weno im, chłopie, dojść. Nie, no wiesz... Nie, Secret Desire może być, ale Planet Shaper jest coraz lepszy. Stachurski, na co byś zagłosował? Napiszam szybko. No, tu nie zastanawiaj się, chłopie. Szybka decyzja, kurwa. Bo jak nie, to cię wyrzucam stąd. Pamiętaj. Kurwa, nie? No, na Planet Shaper! Nie wierzę, no. Sądziłem, nie, no, Stachurski, kurwa, nie. No. Za dupę ściska, nie? Wołam tu Dinoxa. On wiem, że hejtuje tą mapę, kurwa, widziałem, nie? Planet Shaper, no taki zakapiór, to wyjebana mapa. Planet Shaper za wolny i nie potrafię klikać, nie? Tak, no plebany, nie? To słabi zawodnicy, kurwa, to chłopie tylko, wiesz, to slider to sam aim, nie? To zero klikania jest, kurwa, w tym Secret Desire, nie? Dobra, spoko, Spider, już masz snajpa na Planet Shaperze załatwionego. Chuja tam w dupie, chłopie. To nawet nie mam topki. Zaś... To już wie, to już jest nawet teraz. Już nawet po zawodach. Nie musisz włączać, osu nawet. Powiedział, co wiedział. Nie umiem grać po zawodach. Ej, ale kopki to nie ma. Jeszcze. Spider, mam to wyciąć, kurwa? Nie, czemu? Dobra, no niestety, nie, to jak Halloween wygra, to zwątpię, nie, tam. Jak Krzysiu, wierzę w ciebie tam dalej. Nie. O, aż mi się bez kolorku wycięło, to taka chujowa mapa. Oj, czekajcie. Dobra, teraz jest professional. Ostatnia para tej fazy turnieju, kurwa, na najlepszą mapę roku. Oj, ta mapa roku będzie fatalna, coś to przeczuwam, kurwa. O Jezu, to nie może być, to trzeba będzie jeszcze raz nagrać, Goku panowie, wygra. Kurwa. Trzeba będzie jeszcze raz, kurwa, nagrać, nie? Sleepwalking jeszcze wróci. Sleepwalking musi wygrać, nie? Smocze kule przywrócą Sleepwalking do życia. Ostatnia para. Numer 9, Dorchadas. I numer 1, Amazing Break. Venik, zacznij ty, kurwa, powiedz coś ciekawego. No nie wiem, Amazing Break mi się chyba bardziej jednak podoba. No, zdecydowanie. Tak mówisz. Wiczku, zdecydowanie Amazing Break. Nie ma szans, Dorchadas żadnych mówisz. Szkoda Dorchadas, ale Amazing Break. Ale seed numer 1, kurwa. Niestety. One-sided pojedynek, no. Niestety, Farto też mówił one-sided. Tak. Spider jakieś... jakieś szanse dla fanów Dorchadas, kurwa, Spider masz czy nie? No niestety nie. Nie daje żadnych szans. No, ja też niestety nie daje żadnych szans. 5-0, Amazing Break. Amazing Break. Kupię sobie dzwonek specjalnie, niestety. Żeby cyknąć tak. Czekał na Amazing Break specjalnie. Ale 5-0 już drugi raz wygrywa Amazing Break. Dlatego dzwonek, nie? Farto pierwszy raz dzwonek, czy to ty, kurwa, już nie razy dzwonek. No, miał kiedyś dzwonek, no. Dobra, mamy tutaj nas półfinały. Nas czekają. W którym zmierzą się. Seed numer 7. Hollow Wings. Secret Desire. Fatalna mapa.
Przyczepił kurde, że Hollow Wings, to jest Sky Stary. A tu chłopie widzę Hollow Wings zapisany. Zostaw to, dobra. To chłopie, Star, no. Po prostu kurwa, Sky Star zapomniał się wylogować na kompie Hollow Wingsa. Dobra, i... Secret Desire versus, powiedz co. Versus Son Goku! Walczy z Bubu, tak? Ooooooo. 70 cm Shihono na Madobę. Penis 70 cm Son Goku. Wiczku, zacznij. Nie no, merami popek. Merami popek, no, jak ust. Czyli Bubu. Secret Desire, no to mapa jest po prostu... Ale wiesz, znaczy, to tam w ser... Ale wiesz, to w bajce wygrał. Się odzywa, teraz się odzywa to, że 70 cm jest zwyczajne. Jest takie po prostu ładnie zmapione. No tak. A Secret Desire to jest nowość. Wołam Nero, to wprowadza nowy styl gry. Merami popek, słuchaj, to jest mój głos. Wołam Nero tutaj, zaraz, żeby było głosu więcej jak coś, na rzeki wypadek, wiecie, nie? No to jego mapa w końcu. Nie, wiadomo jak jest. A ja w ogóle nie powiedziałem jeszcze, wróćmy do Chadasa, zanim zapomnę. Do Chadasa nam Loxer tutaj zapodał 597 głosów w oficjalnym głosowaniu, czyli prawie najwięcej z tych wszystkich map, które tutaj mamy. Wróćmy do tego pojedynku. 1-0 dla Hollow Wingsa niestety, dla Bubu. Krzysiu, wyrównujesz wynik spotkania? No ciężko, powiem ci, ciężko. Co? Goku nigdy nie przegrywa. No, no wiadomo jak w bajce było, nie? Kurwa, czemu nie dałeś jakiegoś Amazing Breaka tutaj, ziomek? To już wiadomo co wygrało. No tak seedy się rozstawiły, nie? No. Ja nie chciałem, żeby Secret Desire do finału doszło, no ale nie może przegrać z Goku w takim... Nie może przegrać z TV Size'em, no sorry. Oj Krzysiu, Secret dobrze Desire. Zacząłeś to głosowanie, a teraz coraz gorzej się robi, nie? Coraz gorzej. Niestety, no Secret Desire. Czyli 2-0, 2-0 dla Bubu, kurwa, tak Krzysiu, oficjalnie. No niestety, nie zagłosujesz na Son Goku, ładny z ciebie fan, chłopie, oddawaj kartę członkowską, kurwa. Klubu Dragon Ball. No nie wiem, może ktoś go wskrzesi jeszcze. Lulek zabierz mu, o, nie może wiem. Ktoś go wskrzesi, nie? Ja tutaj, wiesz, pierwszą kulę znajduję, kurwa. Ile tam ich było tych kul? 8, kurwa? 7. 7, to ja znajduję 3, kurwa. Nie, ja 6 znajduję. 6 kul znajduję, kurwa. Głosuję na Songo. No mimo, że mapa jest, tak jak Wiczku powiedział, standardowa, to jednak Hollow Wings, no to jest kurwa niestandardowe, ale w złym tego słowa znaczeniu, nie będę głosował na Hollow Wingsa, kurwa. Daję głos Venixowi. Tak. No i głosuję na Secret Desire. Tak, Jezus, jest. Kogo ja tu zaprosiłem, kurwa, nie, no gość nie ma pojęcia co mówi totalnie, widzicie kurwa? Takie pojęcie mają maperzy o mapach. Po prostu. Takie pojęcie... Grande finale! Takie pojęcie mają maperzy o mapach, kurwa. Po prostu nie można im wierzyć, dlatego Hollow Wings nie umie mapić, kurwa, nie? Bo nie umie grać. Spider, na kogo byś zagłosował, gdyby to jeszcze miało znaczenie? Na Secret Desire. Ja pierdolę, nie? Nero, jak tego słuchasz, ja bym zagłosował na Songo, nie? Mówię ci, nie? Nie mają chłopaki pojęcia, nie? Nie mają. No, za rok inny format będzie. Taki, żeby wygrała mapa, którą ja chcę, kurwa. Jakoś się wymyśli, wiecie, nie? Gertruda wygra, tak, niestety. Gertrud, tak, nie? Tylko moje będą wtedy, kurwa. Po prostu. Tylko moje, kurwa. Same Gertrudy. Wszystkie mapy mem będą, jakie wyszły w roku, kurwa. Wszystkie mem. Będziesz miał po prostu 4 głosy. Mapy mem, kurwa, co tam jeszcze będzie? Kamieleś jakąś dorzucić, żeby Wiczku nie płakał, kurwa, nie, wiadomo. I tego, Sakuzio i tak dalej, nie? Dobra, Secret Desire. Nasz pierwszy finalista, seed numer 7. Kurwa. Niech jest. To nigdy by się nie zdarzyło, jakby była Drabinka przegrany. Drabinka przegrany, kurwa. No ciekawe by było nawet. No to byśmy kurwa 5 godzin ten podcast robili jeszcze. Kurwa, już jest za długo. Już jest za długo, kurwa. No dobra, drugi półfinał. Seed numer 5, tu mnie ciekawi wasz głos w sumie. Fall A Dead Girl. Z plusem. O nie. Amazing Break. Jeszcze bez straty rundy, kurwa. Moje top dwie mapy, gościu. No właśnie. Tu już można powiedzieć, to są top mapy Krzysia. No to Krzysiu, wybierz jako pierwszy. Trudny wybór, kurwa. Niech warto ostatni. Albo dobra, faktycznie, niech warto ostatni. Tak. Niech wartownik pomyśli. To ja mu powiem teraz jako pierwszy, tak, dla odmiany.
No ty to wiadomo, no, tego, że no, nami. No ja już mówiłem, że mi się Full Dead Girl nie podoba. Amazing Break jest fajny. Nie powiem. Tobiczku. Ja też mam problem, bo For a Dead Girl jest tak przyjemne. I też chyba te dwie mapy dawałeś. Amazing Break też jest takie super. Fajnie to zmapione jest. To jest takie dłuższe 70 cm, ale jeszcze lepsze, nie? No w chuj lepsze. No i kurczę. Ja też się zastanowię z Krzysiem. Dobra. No to może niech jest ten Veins, kurwa, opierałeś, no. No. No to ja jednak chyba wolę mapkę chęcową. Środowisko mapy. Ja pierdolnie, no gość nie ma pojęcia totalnie! Totalnie, nie! Nie wie co mówi, kurwa. No, przynajmniej jest, wiesz. Jeden, bardzo, nie. Bardzo ciekawie. XD Stachuski, nie. Spadają z krzesła słuchacze teraz. Wszyscy tam się kurwa łapią za głowę, nie. Spider, po jeden jest. No Amazing Break. Mi się też ten For a Dead Girl aż tak. Dobra, ja zagłosuję na For a Dead Girl, nie. To jest trudna decyzja dla mnie, ale Amazing Break jest w sumie, jak tak zacząłem analizować, jest bardzo spropione standardowo. To jest jedno BPM, jest non stop praktycznie to samo. Fakt jest, no, pięknie zrobiona mapa, ale no, jest cały czas w zasadzie można powiedzieć to samo. A For a Dead Girl jednak piosenką i zmiennym rytmem i tym, jak to jest pięknie zmapione, to jednak tak minimalnie no dam na to głos. No. Minimalnie? Czyli wszystko ciekawe. Zależy od Krzysia. Jednak. No. Krzysiu po raz pierwszy jest, znaczy nie, nie? Zawsze, jak zawsze jest ostatni, kurwa, nie? Tak jak na głosowaniach było. Farto please, tu Sachuski nam pisze. No, no ziomek, to jest dla mnie finał. Tak powinien wyglądać finał. Ale się spotkały wcześniej te mapy, no. No cóż, uznałem Baker Dead Girl jako najlepszą mapę 2017 roku, więc no, nie może wygrać z moją drugą najlepszą mapą 2017 roku. No nie pierdol! Co ty gadasz? Co ty pierdolisz, chłopie? For a Dead Girl wygrywa, prawda? Jest. Co ty wiesz? Ten nie wypuszczą tego podcastu, ej. Rest in peace, Amazing Break. Odwołuję ten podcast, nie? No mowa, pojebało was ładnie, kurwa. W sumie u Farto Amazing Break był trzeci, nie? Więc... Pojebało was ładnie, to Wiczku, weno ty coś zrób, chłopie. Zmień głos. Nie mogę. Weno, chłopie, nie? Wenis, kurwa. Weno. Stachurski! Ja mogę zmienić wynik jeszcze. Nie może. Nie ma zmieniania głosu. Ja pierdolę, nie. Nie, no to jest fatalnie. To... Amazing Break. RIP Monstrata. Masakra. Dziękuję Monstrata za to, co zrobiłeś dla PP, ale odpadasz. Seed numer jeden, nie. Nie, no Amazing Break lepszy, w chuj, nie. Kurwa, fatalnie, nie. No nie jest lepszy, no niestety. Nie, no załamałem się. Po prostu brak mi słów. Kończymy ten podcast, nie? Po prostu, kurwa. To nawet nie chcę wiedzieć, kto wygra, kurwa, nie? Ja pierdolę. A ja chcę. I oba te... Nikogo to już nie interesuje. Amazing Break nie wygrał, nie? Ja jebie, nie? Fatality. Dobra, przechodzimy do tego finału. To jest jak finał, kurwa, mistrzostw Europy praktycznie w piłkę nożną ostatnich. Dwa chujowe zespoły się spotkały, kurwa, nie? To po prostu... Ale najlepsze. Albo jak Grecja z Portugalią, kurwa. Co Grecja wygrała, to teraz też wygra Grecja, kurwa, nie? Totalnie chujowy zespół. Numer 5 seed, For a Dead Girl, jakiś piekarz jebany i Hollowills, kurwa. No. Ja mogę zacząć w sumie. Beniu zacznie. Ja zacznę, nie? No, to jest po prostu najtrudniejsza decyzja w moim życiu, nie? Jak Boga kocham, są dwie najgorsze mapy w tym, kurwa, zestawieniu, nie? To po prostu, jeśli... To jest... Zmienię nazwę podcastu, wybieramy najgorszą mapę z roku chyba, nie? Naprawdę, bez kapy, nie? Kurwa. Już myślałem, że Amazing Break uratuje sytuację. Jedyna jakaś sensowna mapa, która została i zjebaliście sprawę, kurwa. Ja pierdolę, nie? O mój Boże! For a Dead Girl i Secret Desire. Kurwa! Kurwa, nie? Ej, ja pierdolę! Benik nie wierzy, matko! Matko, nie? Jak pomyślę o jednej, to i tak wybiorę minimalnie w myślach jedną, to ci nie mogę pogodzić z tym, jak ta mapa wygląda, nie?
Chryste! Nie, ja ostatni powiem, kurwa, może. Dobra. Dobra. Jezus! Jezus! Fenix, mów ty pierwszy, kurwa, ty Jezus, nie? Moim zdaniem Secret Design jest lepsze. Matko Boska! No, metami popek, ja też mój głos Matko na Boska, popek. Nie? Ja się wstrzymuję od głosu, kurwa. Chyba ta mapa wygra, no. Secret Design mówisz, to Krzysiu, na kogo głosuje? Mogłem wykopać trajbany Secret Design. No wreszcie. Kurwa, widzisz? Mówiłem ci, kurwa, Planet Saber, ty baranie, to kurwa nie słuchasz mądrzejszych od ciebie, chłopie, nie? Mówiłem, chłopie. Macie zagłosować na Baker, kurwa, wszyscy. Mówiłem ci, Planet Shaper, to coś zagłosował na ten size. No to tylko przecież jest pełna rozumu. No bo cofamy się no. W czasie. Wołaj, chłopie, Martiego McFly'a. No wsiadamy do samochodu, chłopie. Wsiadamy do samochodu. Dajcie innych. Wsiadaj do samochodu. Sam mówiłeś, żebyśmy głosowali na pojedynki. Ja nie wsiadaj do DeLoreana, kurwa. Wsiadaj do DeLoreana, kurwa, stary. Wsiadamy, cofamy się. Na Baker for a Death Girl Plus. Po jeden, nie? Dobra. Jak po jeden, po dwa, merami popek, jeszcze ja powiedziałem merami popek. A to Spider coś mówił w ogóle? Nie. No to jakie po dwa, chłopie? Jak ja też nic nie mówiłem, kurwa. No, Fenix powiedział, że Secret Desire i ja powiedziałem Secret Desire. A, dobra, 2-1. Spider? Spider? Spider, liczę na ciebie. Fun fact. Dawaj, żeby było ciekawie, chłopie, bo ja też nie mam tak, do Halloweenka to K1 mi się podoba jako mapa i wybrałem. Oh, Spider! Fenik już tam umiera. Kurwa, yes. Najgorszy podcast, nie? Ja pierdolę. Yes. Jezus, jebne, nie? To nie, bo to... Ja mam będzie mi się śnił po nocach ten podcast, kurwa, nie? Ja pierdolę. Kończymy, to ostatni podcast ever jest, nie? Nie nadaje się, nie? To ja wam powiem, co jest najlepszą mapą, kurwa, w takim razie. Już nawet nie wybrałeś mnie, a ja powiem. To już to Hitori Goto jest lepsze, kurwa, niż te gówna, co zostały, kurwa. Hitori Goto, tam mieli rację wszyscy, nie? Naprawdę. Spider, wybieraj. No, Secret Desire. Uju. Chuje, no. No sorry, ale Ferdinand Girl mi się aż tak nie podoba. Ja robię cofnięcie czasu, kurwa. I wybierasz Planet Shaper, no to dobra. Tak. Zatkało mnie, nie? Nie wiem, co powiedzieć po prostu. Rage quit. Nie wiem, co powiedzieć, nie? Fatalnie. Zastąpię ciebie, Beniu. Oficjalnie najlepszą mapą roku według OSU TV podcastu zostaje Gertruda Merami Pop Secret Desire Dice Remix. Spokojnie, tak, właśnie, spokojnie, tak, ja to tak wyedytuję, ja to tak wyedytuję, że powie, na wstawię, wiesz, jak mówisz, kurwa, Gertruda, nie? Gertruda. Zobaczysz. No w sumie, no, zrób tak. Tak zrobię, nie? Tak będzie. A miałem bez kitu mój głos Stachurskiemu oddać, a w tym momencie cię wstrzymuję od głosu. Nie głosuję po prostu. Pierdolę, nie? Mapy są fatalne. Ale... Nie, zagłosowałem na For a Dead Girl. Halloween nie może wygrać, kurwa. Bez jaj, nie? Fatalne, no ale niestety. Tak się stało. Wasza mapa, Secret Design. Dlaczego ta mapa jest najlepsza? Może Wiczku jeszcze raz nam powiedz, kurwa. Albo dlaczego jest tak chujowa? Jest innowacyjna, jest przepiękna, Skystar... Nie, no Wiczku po cichu! Ej, ja gwarantuję wam, Wiczku po cichu ma na ścianie zdjęcie Halloweenksa, kurwa, tego tak ściemnia tutaj, kurwa, nie? A to jest taki cichy fan Halloweenksa, mówię wam, nie? Czekaj, zrobię trigger z mikrofonu. To jest Skystar! Kontynuuj, Wiczku. Chciałem kontynuować, no piękna jest ta mapa, po prostu cudowna jest, nie? Cudowna mapa, niech będzie. Krzysiu, co ty na to? No nie jest cudowna aż tak, no. Kurwa, no nie, no sądziłem. Jakbym miał wybierać, prawda, jako sam je to najlepszą mapę, no to bym jej nie wybrał, no ale to nie jest głosowanie jednej osoby, tylko kurwa nasze pięciu osób. No nie jest, no nie jest, zgadza się. No powiem wam, że miałem cichą nadzieję, że ten Amazing Break wygra, nie? Bo ta mapa mnie naprawdę tak... No ja sądzę, że to taka jest, że ta mapa jest overhypowana, nie? Jakiej nie grałem oczywiście, widziałem ją na OWC, ale jednak ja jestem zdania, że trzeba zagrać mapę Venix, kurwa, żeby ją dobrze poznać. I powiem wam, że no ta mapa dla mnie jest bezbłędna, kurwa, Amazing Break. Jest mało takich map, nie? Nie jest przesadzona, kurwa. Nawet te streamy są takie, mają, o, kurwa,
idealny spacing w Amazing Black. Dlatego moim zdaniem powinna wygrać, kurwa. Nie? Jest najlepsza, obiektywnie. Dlatego jest najlepsza. A resztę wytnę, biczku. I koniec podcastu. Tak sobie ustawiłem. No ale cóż, no. Według większości tutaj wszystko przez Weniksa, kurwa. Złego gościa. Wszystko moja wina. Wszystko przez Akaliego. Akali miał być, kurwa, ale niestety dał dupy, nie? Nie przyszedł. Wygrał Secret Desire. Mapa roku według Osu TV. Nie według mnie. Według mnie też nie. Tak, tak. Według tych, co się znają według mnie. Według mnie też nie. Tak, według to. Twojego spierdolonego systemu seedingu. Zmieniamy seeding, no. Słuchaj. Źle, widzisz, no dałem to for a dead girl, no bo tak chciałem w miarę sprawiedliwie. No wiedziałem, że tobie i Wiczkowi to się podoba, ale mi się to totalnie nie podobało, dlatego to troszkę zdjąłem, bo to miało być tak, no, niby numer dwa, no ale Planet Shaper mi się podobał w chuj, wiedziałem, że Spider-Roy w chuj podoba, dlatego to było numer dwa. Wiedziałem, że Amazing Break dałeś ty, wiedziałem, że dałeś Wiczku, dlatego jest numer jeden i mi się też podobało, dlatego jest numer jeden Amazing Break. No to te dwa pierwsze CD były w chuj logiczne, no chyba przyznasz mi rację, Krzysiu, czy nie? Tak, no. No tak, nie. Niech będzie, nie. Co w sumie mogłem dać jeszcze inaczej, żeby kurwa... no nie, no nie miałoby szans. Musiałbym dać jako seed numer kurwa 3. Nie, to jedyna szansa. Ale e-booki mi się podobało i sądziłem, że Spider się będzie podobać i dał dupy, kurwa, nie? Spider. No ja głosowałem na e-booki. To się wytnie. Dobra. W tej części to już wszystko. Przechodzimy do pytań. Zanim zaczniemy pytania, to jeszcze raz... Przypomnę, że jeśli chcielibyście wesprzeć nasz podcast, to wszelkie informacje, jak to zrobić oraz jakie z tego wynikają bonusy, macie zawarte w specjalnym komentarzu pod filmem. Dzięki za pytania, jak zawsze. Jest ich coraz mniej, no ale to jest coraz ciężej wymyślać jakieś nowe, ciekawe pytania. Pierwsze pytanie. Od Master Animita, dosyć długie. Muszę odkaszlnąć, bo kurwa, od tego darcia mordy na tą gównianą mapę, aż chrypy dostałem. I nabrać powietrza w płuca. Master Animit nas pyta. Ostatnio dość dużo szamba wylało się na Digital Hypno, że korzysta z tego, że nie ma go w top 1000 i może grać na wielu turniejach. W nawiasie tych, które mają ograniczenie na drugiego gracza. Z graczami z najwyższymi miejscami, nawet jeśli gra na poziomie porównywalnym z nimi, czyli na przykład OWC. Z jednej strony jest to dość zrozumiałe, z drugiej zaś community naszej pięknej gry zniżyło się do poziomu flame'u na gracza za niegranie farm map. Co o tym sądzicie? Może Wiliczku jej powie, bo on lubi pytania. Ja powiem tak. Według mnie to jest cwaniactwo po prostu, nie? Bo gość po prostu tak mówisz? Wykorzystuje... Znaczy... Czyli ja też jestem cwaniakiem. Nie, poczekaj. To jest taki dosyć kontrowersyjny temat, bo z jednej strony no każdy może tak zrobić. Przecież nie trzeba grać map na PP, można grać co się tylko żywnie podoba. Możesz grać techniczne mapy i po prostu nie wbijać PP i być dobrym graczem, tak? Tylko że gość po prostu cwaniacko sobie to wykorzystuje po to, żeby zapisywać się do turniejów, w których są nagrody i po prostu je wygrywać, nie? I zabiera w ten sposób innym ludziom przyjemność z turnieju, który chcieliby zagrać na swoim poziomie, a nie na poziomie gościa, który jest na, wiesz, na levelu OWC, nie? Powiem ci, że miałem się z tobą nie zgodzić, ale w sumie jak to powiedziałeś, tak przemyślałem temat, to możesz mieć rację. No bo faktycznie, nie, no jeśli gość jest świadom swojego skilla, no to no, powinien się zapisywać do takich turniejów, gdzie faktycznie są podobni jego skillem, kurwa, nie? No tak w sumie, jak to teraz powiedziałeś. Chociaż swoją, bo miałem powiedzieć, no w sumie swoją drogą, no kurwa, to jest też charakterystyka tego, że są tak zwane turnieje dla plebanów, kurwa, nie no. Tak, ale... W teorii, no to każdy turniej powinien być free for all i chuj, nie? I wtedy nie było problemu, nie? Wiesz, tak, to jest, na co się piszesz, to jest, nie? To jest prawda, ale czekaj, bo miałem dojść jeszcze do jednej konkluzji. Teraz mi wyleciało z bani. To jeszcze w sumie do tego, jakby wszystko było free for all, no to raczej plebany by nie miały w ogóle szans, a... No nie miałyby, no to dlatego get good, kurwa, no. Nie? No, ale tak, no, to, no, tak to działa, no tak to działa, no w CS-a też nie ma, w CS-a no przecież kurwa też nie ma takich turniejów dla plebanów, chyba że są jakieś lokalne, wiadomo, lany, no to wiesz, przyjeżdżają ludzie z okolic, nie? A to też nikt się, nie pluje jak kurwa, nie wiem, jak dajmy na to Neo powiedzmy tam dawno, dawno temu, kurwa, jak jeszcze nie była aż tak scena gamingowa rozwinięta, Neo miał powiedzmy lana gdzieś obok siebie i widział, że jest darmowa kasa do wygrania, to wbijał kurwa jakimiś kumplami i rozpierdalali system, nie? Też nikt się nie pluł, kurwa, no tak jest stworzony świat niestety, nie? Niby tak, ale
wiesz, jednak widać, że jest kontrowersyjny temat, biorąc pod uwagę to, że słyszałem już o turniejach, w których w regulaminie jest napisane, że Digital Hitno nie ma wstępu. No to wiesz, to coś jest na rzecz. O RTT mówiliście tak, czy o innych. Nie wiem o których, ale wiem, słyszałem po prostu plotki, nie wiem, czy to jest prawda, czy nie, ale ponoć w regulaminie nie było napisane, że Digital Hitno nie może grać. Nie? No to jest dobra reguła, jeśli ktoś chce się pozbyć niskorankingowych graczy, bo no tak, jeśli jest znany przypadek, nie. On jest jedynym wyjątkiem, no nikt nie tak nie robi, więc napisanie, wiesz, że on nie były, może. Kiedyś były takie podobne przypadki, ale nie w takim drastycznym stopniu, taki na przykład, nie wiem, OMG Force na przykład, bo on też miał, on specjalnie na przykład sobie zaniżał rank i też grał w turniejach, ale to jeszcze nie było na tą skalę, nie? Ale on chyba grał w turniejach takich nie aż tak, że... I też nie aż nie tak, to jest druga rzecz. Że 10 to... Ale to jakie nagrody na przykład są do wygrania w tych turniejach, co gadać się na Hypnowiczku? No, zazwyczaj to Kasiora, nie? Ale jeszcze oprócz tego mi się wydaje, że to on ma chyba prawie tyle badżów, co Toi? Albo coś takiego? A nie wiem, może. Że on ma bardzo dużo tych badżów i to tak... Ale ogólnie ten, mnie śmieszy, jak ludzie mówią, że o kurde, narzekacie, bo ktoś nie wbija PP i to jest takie, that's not the point. Też nie wbijam. Nie, w ogóle nie ogarniają, że to nie w tym jest problem, nie? No ta, nie, no ta, też prawda. Fajne pytanie, podobało mi się. Przechodzimy do kolejnego, od Krzywego. Pytanie już trochę nie na czasie. Skoro znerfiono w touchscreenie aima, to czy powinni zbuffować na nim ACC? Bo jak wiadomo, na nim ciężko się je robi. W życiu. No przecież... Ciekawe czemu. Pierwsze, z jakiej racji mieliby buffować cokolwiek, jak grasz na innym urządzeniu? To jest tak jakby, nie wiem, jakby w tym momencie na przykład zrobić boost... Na myszkę. Tak, jakby zrobić w tym momencie boost na myszkę. Jesteś myszkowcem, to dostajesz więcej PP, bo myszką jest trudniej. Co nie, jest lepiej zrobić boost dla czarnych, kurwa. Dla murzynów! Jesteś czarny, dostajesz więcej PP i chuj ci w dół. Dokładnie, nie? To jest bezsens, nie? No po co takie coś robić? Poza tym druga rzecz, słabe ACC na touchscreenie nie wynika z tego, że po prostu gracze nie potrafią jakby klikać do rytmu, tylko po prostu jest input lag. W sensie urządzenie nie przechwytuje klików idealnie i dlatego ludzie walą setki najzwyczajniej w świecie. I wiesz, można by było po prostu kiedyś, być może ktoś takie coś wynajdzie i będzie touchscreen, który nie będzie miał input laga, będzie na przykład opóźnienie, nie wiem, 1 milisekunda i ludzie będą wtedy trzaskać SS-ki i co? I wtedy też mają dostawać boosta, bo grają na touchscreen. Tablet PC, kurwa, i chuj, pewnie jakiś, nie? Też tak obstawiam. Też tak obstawiam, akurat się na tym jedno. No ale ty, nie, masz rację, nie? To się chyba każdy zgodzi. Nie ma sensu się w takie głupoty bawić, kurwa. Po prostu grajcie na myszce wszyscy i chuj, i kupujcie tablet, to jest błąd, kurwa. Nie, Wiczku. Wiczku potwierdzi. No. Myszka Master Race, kurwa. Kolejne pytanie od Nezi. Takie dosyć szybkie. Beniek, czy myślałeś nad tym, żeby wprowadzić counter wypowiedzianych słów przez Spidera? To były... Każdy zawsze prosi mnie, żebym zrobił kurwa counter, a ja zawsze odpowiadam to samo, że no to jest chuj roboty, no bo troszeczkę tych kurew pada. Tutaj nam kiedyś... O właśnie, może to przytoczę, bo chyba tego na podcaście jeszcze nie mówiłem. Tutaj nasz wierny słuchacz, jak był Drunk Podcast, Dzika Świnia, nasz ulubiony tracker, tak Krzysiu? Nam tak. W trakcie Drunk Podcastu, który trwał kurwa 4 godziny, ja pierdolę, liczył tak i proszę bardzo, co nam napisał. W trakcie live podcastu padło 1144 kurwy, udało się wytrzymać bez żadnych bluzg przez około 5 minut, najdłużej oczywiście. I rekord podcastu, jeśli chodzi o częstotliwość kurw, wynosi 10 kurw w 25 sekund. To daje nam 2,5 kurwy na sekundę. Ja pierdolę. Ciekawy mi, który to był fragment i w ogóle szapobadzi, jakaś świnia, tak ci się chciało liczyć. Więc jeśli ktoś... Dwie osoby i pół musiały w tym samym momencie mówić kurwa. No, źle powiedziałeś na odwrót. W sensie, jak było 10 kurw na 25 sekund, no to jedna sypała się co 2,5 sekundy, a nie na odwrót, że 2,5 no na sekundę. A jak powiedziałem? Powiedziałeś 2,5 na sekundę. No co 2,5 sekundy, no? Nie powiedziałeś 2,5 kurwy na sekundę. A, no to nie o to mi chodziło. No mówię, jedna kurwa na 2,5 sekundy, tak, dokładnie. Źle. To wszyscy musieliby się drzeć, nie? O, to się kurwa. Tak, kurwa. 3 osoby na raz. Nie. A chuj wie, może tak było przez chwilę, nie? Tak mogło tak być.
przez chwilę. Ale nie przez 25 sekund. Wiadomo, więc taki, wracając do tematu, więc taki counter powiedzianych słów przez Spidera, to już prędzej, no bo to wiadomo, Spider to tutaj za darmo słucha na żywo, nie? Każdy wie, o co chodzi, nie Spider? Nie Spider. No i ostatnie taka sugestia bardziej od Makłowicza, ulubieńca Wiliczka i Farto w sumie też ulubieńca. Czy omówimy najlepszą mapę 2017 sekcji Loft? Nie wiem, co wy na to. Czy to jest dobra propozycja? No. Jest taka mapa? A tam jest dużo map w ogóle? No właśnie jest chyba nie ma, nie? Właśnie. Jest w chuj, ale skąd, jak mamy wybrać tą mapę? Tak samo jak teraz, nie? Jak tutaj. Aha. Tylko, że... Ale że w tym momencie? Nie, no to teraz to nie. To trzeba by osobny podcast zrobić. Nie, mapy Loft, one nie aplikują do quality. Gówno mapy, nie? No, nikt nie wybiera się ich, bo są quality, tylko dlatego, że są w jakiś sposób znane. Why Am I So Angry by wygrało, bo to najlepsze jest, nie? Nie no, wygrałoby tego. My Heart Will Go On od Jesse'ego. My Heart Will Go On. Dobra, to było ostatnie pytanie w tym podcaście. Jeszcze raz dzięki za pytania. Jeśli macie pytania na kolejny podcast prawdopodobnie za tydzień, znowu z Osumani, jeśli się nie mylę, kończy się MWC, zrobimy sobie podsumowanie, czyli pytania do Osumani, chociaż też normalne możecie zapodać na kolejne podcasty, ale to w specjalnym komentarzu pod filmem, bardzo was proszę, na resztę nie patrzę. No i co, reklamujmy się, Wiczku, na szybko. No to wiadomo, no, Wiczku 69 znaczy 96 na Twitchu, Wiczku inaczej pisane na Twitterze, YouTubek Mateusz Wilk, ale już w sumie mało tam wrzucam, ale może niedługo coś wrzucę, bo coś tam popikałem chyba. Coś popikałeś dzisiaj. Zapraszam. Coś ci pykło. Krzysiu, reklamuj się, jak chowasz się w kiblu. Twitter Christowo017, Twitch Fartownik. YouTube Christowo017. Dziękuję, dzień dobry, witam. I pozdrawiam. Spidera gdzieś można dorwać, czy Spider nie? Myry Spider na Twitchu, ale przez chyba półtora miesiąca nie streamowałem, ale są tam. Może. A co byś streamował? Ja chowanie się w kiblu? Ty powinieneś z Krzysiem, kurwa, zrobić jakiś, wiesz, może joint stream, nie? Trochę osu, trochę tego, trochę pubga, trochę... One on one w PUBG, chłopie, powinniście zrobić. Kto... One on one! Kto kogo w kiblu znajdzie, nie? Od razu na środek strefy wszyscy lecą i chuj, nie? Venix, po raz pierwszy, tutaj. No, i ostatni. Na osu. I ostatni. Venix. Nie spisałeś się, Venix, niestety, kurwa. Niestety, chłopie, dałeś ciało. Totalnie. Przez ciebie wygrała fatalna mapa, kurwa. Venix na osu. Nie reklamuje swojego Discorda? Nie no, raczej tam już są wszyscy maperzy. A, czyli nie maperów, tylko ja jestem, tak? Dobra. Zakazany. Dobra. Stachurski, jak ci się podobał podcast? Na żywo? Bardzo mi się podobał. Co mogę powiedzieć więcej? Dobra mapa wygrała, czy nie? Nie. Fatalna mapa wygrała, mówię. Fatalna. Kurwa. Powinien wygrać Amazing Blink. No, Stachowski, tak. To widać, że wiemy słuchać, kuwa, że... Jestem Pepe Farmer, także... On wie, co dobre, nie? Snipe i Benga tylko cały czas, kurwa. Wyniki sprzed 5 lat, nie? Wiadomo. Jedyny mój cel w osu. Jedyny cel w osu. Snipienie Benga, kurwa, nie? Dobra, mnie możecie dorwać na Facebooku, na Twitterze macie wszystko na ekranie. No i co? W tym podcaście to już wszystko, panowie. W imieniu Wiczka, w imieniu Krzysia, w imieniu Spidera, w imieniu Venixa oraz naszego wiernego słuchacza Stachurskiego. Do usłyszenia i niechaj Pepe będzie z wami. To tyle. Kajstarowi się udało. Tak, chujowie jebane.